Witajcie moi drodzy, z tej strony MWK i jak możecie zauważyć, znajdujemy się w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj oglądamy minecraftowe filmiki, dlatego nie przedłużam i lecimy oglądać. Okej, więc mamy tutaj jakiegoś noobka, który kraftuje slime bloka razem z wiaderkiem. To powinno być nielegalne, ewidentnie, no ale dobra, co on tutaj ciekawego zrobi, bo on to wyleje tutaj. Ojo, po jaki slime, o człowieniu, no dobra, to ewidentnie wygląda jak slime, nie? W sensie wiecie, tak powinien wyglądać naprawdę slime. Slime w Minecraft, bez kitu, nie? Co jest? Czy wy to widzieliście? Tam wpadła Alex! Ej, co? Co tutaj się dzieje? Ej, dobra, tego się totalnie nie spodziewałem tutaj, nie? Co tu się dzieje? Ona tańczy w galaretce! Oho, dobra, teraz mamy, słuchajcie, jakąś ciekawosteczkę, tak mi się przynajmniej wydaje, bo mamy tutaj, słuchajcie, klatkę zbudowaną ze szkła, a w środku jest zombiak i mamy też dispenser. I do tego dispensera jest dawana głowa zombiaka, okej, i ta głowa zombiaka została nałożona małemu zombiakowi i patrzcie, co? Naprawdę coś takiego da się zrobić w Minecraft? Ej, nie miałem bladego pojęcia, poważnie, nie? Ten zombiak będzie nas atakował na Game Mode 0, no chyba średnio, a nie, no będzie nas normalnie atakował. No w końcu to jest zombiak, tak? No właśnie. Ale tak czy siak, turbo mocno, nie wiedziałem o tym. Oho, mamy gravel, mamy dwie łódki oraz mamy, słuchajcie, deseczki. Co to będzie ciekawego, bo jak na razie jest tutaj budowany, są jakieś słupy. Okej, coś a la wyskocznia chyba, tak przynajmniej mi się wydaje, bo tutaj jest dawana łódeczka i tutaj druga łódeczka, no dobra. I te łódeczki są wrzucane do wody i na to leci gravel. Obydwie łódki się zbagowały. No fajnie, fajnie. Ba, on do niej wsiadł po to. O kurde, bele, co tu się odwala? Yo! Minecraft Logic, oh yeah, dobra, pokaż, co tutaj ciekawego będzie. Mamy chesta, mamy w nim, słuchajcie, piston lepki, zwykły. Mamy też shulkera, oczywiście jajko spawnujące shulkera i mamy dźwignię, okej. Co za pomocą tych bloczków będzie tutaj nam pokazywane? No dobra, pistony jak to pistony się ruszają, a teraz Steve respi tutaj shulkery. I uwaga, tutaj zwykły piston przesuwa shulkera, a lepki piston go nie przesuwa i tylko zadaje mu obrażenia. Yo, co jest? Ej, dobra, nie wiedziałem, że to się tak baguje. Patrzcie, on normalnie przez niego przenika. Tymczasem zwykły piston go przesunął. Aha, okej, on się przeteleportował. Ale tak czy siak, wow. O, pada deszcz. To nie jest zbyt dobra, słuchajcie, informacja. Walnął piorun. O nie, tutaj będzie coś creepy, coś mi się wydaje. Czyżby właśnie Alex, bo Alex teraz idzie sobie. Znalazła jakiś opuszczony dom? Tak, ona znalazła opuszczony dom, w który jest cały porośnięty. Tutaj są plamy. Ojojoj, no to nie wygląda zbyt dobrze. Otwiera tutaj drzwi i... Wow, wow, co jest? Co jest? Co jest? Ej, wy ty fy, o co chodzi? To są jakieś robale? Robale. Ojo, dobra, ej, czegoś takiego się nie spodziewałem, serio, w sensie, to było mocne, no dobra, czyli ewidentnie, o kurde, teraz się zrespił jeden ogromny robal, pa, jak on strasznie wygląda, o człowieku, dobra, Steve ma przerąbane, ewidentnie, sorry, nie Steve, tylko Alex, bo to Alex ucieka teraz przed nim, czy udaje się uciec, to jest dobre pytanie, no ten mob nie jest zbyt szybki, więc myślę, że na luziku powinno jej się udać, jest sobie chleb. Okej, schowała się za drzewem i on jej nie widzi. A nie, dalej ją widzi. O kurde. Dobra, teraz się schowała. Powinna być bezpieczna, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale czy tak będzie? Zaraz się okaże. Na razie jest cisza. Nie ma tego potwora tutaj nigdzie. Patrzcie, tak jakby zniknął albo pobiegł w całkiem inną stronę. Więc można śmiało powiedzieć, że udało jej się uciec. Ale to było naprawdę creepy. Oho, znowu czas na ciekawostkę w Minecraft. Tym razem będzie to, słuchajcie, ciekawostka z glowstone'em i łóżkiem. Okej, dobra. Daję tutaj wieśniaków. Wieśniacy idą sobie w kimę po prostu, bo jakby jest noc i są łóżka, więc no nic tylko korzystać, prawda? No właśnie. I Steve teraz to wszystko łączy wokół nich torami. A, okej. I wagonik będzie chyba tych wieśniaków porywał. Czy dobrze kminie? Tak. Patrzcie to. Mamy, słuchajcie, leżące, jeżdżące wieśniaki. Jak jakkolwiek to brzmi, ale no sami zresztą widzicie. Ej, turbo mocne, serio. Minecraft Logic po raz kolejny. Okej, co będzie tutaj w skrzyni? Mamy tutaj, jak możecie zauważyć, trzy rodzaje szkła. Okej, najzwyklejsze szkło. Mamy,
słuchajcie, czarne szkło i mamy te czarne szkło, które jakby nie daje promieni słońca na drugą stronę i te wszystkie szkła są rozwalane, a tylko z tego szkła jakby wypada szkło. No, jakkolwiek to brzmi, wiem, ale no tak rzeczywiście się stało. Trochę to jest nielogiczne, patrząc na to, że cała reszta szkła jakby no nie wraca do nas i się rozwala, a to możemy zbierać ręką. Okej, przyszedł czas na Seeda na wersji Minecraft Bedrock. Okej, więc jeżeli chcecie go sobie sprawdzić, możecie sobie go przepisać. No Steve tworzy świat i zobaczymy, co na tym świecie ciekawego ujrzymy. Okej, jest na mapie. O, i ma tutaj piramidę od razu. Zrespił się na piramidzie. Ej, to jest naprawdę mega spoko, bo mamy od razu, słuchajcie, loot. Wiecie, zaczynacie grę i macie piramidę. To jest naprawdę sztos. Okej, on schodzi na dół. Bierze tutaj pochodnie. Okej, oświetla to wszystko. I mamy tutaj dwa diamenty. Tutaj mamy żelazo i emeraldy. Kolejne jakieś przedmioty, ale czekajcie, bo on to rozwala i idzie w dół i... Wow, wow, co? Co to za cave porąbany? Czy wy to widzicie? Zarąbiste. I mamy tutaj ruiny portalu, gdzie znajdujemy się kolejna skrzyneczka z itemami. Ale tak czy siak, jeszcze takiego Seeda w Minecraft nie widziałem. A wygląda on naprawdę mega zarąbiście i robi wrażenie, co by nie mówić. Mega sztos, serio. Aż bym sobie zagrał na takim Seedzie. Okej, Steve, jak możecie zauważyć, znajduje się na swoim świecie w Minecraft. Jest na survivalu. No, nie ma zbytnio dużo przedmiotów, ale zbiera sobie drewno. Po co mu te drewno będzie? Zaraz się przekonamy. Na bank będzie coś craftował, no bo jakby, no właśnie, robi tutaj crafting table, jak widzicie. Co on teraz ciekawego stworzy? Okej, robi skrzynię i to podwójną skrzynię. No dobra, i czekajcie, bo on idzie do owcy i... Czy on właśnie zamienił nie owcę, tylko krowę na skrzynko krowę? Co, i niby będzie mógł otworzyć tą skrzynię? Czy o co tu chodzi? Czekajcie, bo... Wow, wow. Ej, to jest jakieś mocne, serio. Aha, ale nie dowiemy się, czy można te skrzynki otwierać, bo właśnie chłop postanowił, że wskoczy do lawy. No ale może tym razem coś ciekawego nam pokaże, coś, co rzeczywiście działa, bo znowu jest na survivalu i znowu kopie drewno. Okej, dobra. Zebrał tego drewna 6 i ponownie jak wcześniej robi sobie crafting, tylko no nie do końca wiadomo, co tutaj będzie crafcone. Czyżby to była... A nie, już myślałem, że znowu skrzynka, ale nie. Tym razem będzie to łódeczka. Okej, skrafcił sobie łódeczkę. Nie gadaj, że ta łódka nie spłonie w lawie. Nie, nie, no please, please. O nie, to się naprawdę wydarzyło. Chłop pływa po lawie. Czy wy to widzicie? To jest nielegalne. W sensie serio, to powinno zostać nielegalne. Nie można tak robić. Lawa zawsze płonie. I łódka też. Halo, Mojang. Oho, mamy złe dźwięki, słuchajcie, bo to oznacza, że coś tutaj się wydarzy. A Steve właśnie znalazł jakieś dziwne przejście, jakby do jaskini. O nie, czemu ty tam wchodzisz? Jeszcze są jakieś rośliny, których normalnie w Minecraft nie ma. Jakieś grzyby dziwne. O chłopie, co ty najlepszego zrobiłeś? Wszedłeś właśnie do jaskini. Pewnie jakiegoś demona albo czort wie czego. No ale tak czy siak, śmiało można powiedzieć, że jest tutaj w tym momencie bezpieczny, ale nie. On idzie dalej i on tutaj już nie będzie bezpieczny, bo tutaj jest zejście w dół i dalej tam idzie, ale uparciuch, nie? Ja bym w życiu tak nie zszedł. Patrzcie to! Tam jest Steve z kilofem w głowie. O nie, i kolejny Steve. Ojojojojoj. Ojojojojoj. Dobra, mam aż dreszcze. Ewidentnie. No to nie jest normalny widok w Minecraft, nie ukrywajmy. Tutaj mamy kolejnego Steve'a. Ciekawe, kto za tym wszystkim stoi, bo na ten moment to nawet nie wiemy. Okej, tu jest zejście niżej do cave'a. Czy on tam zejdzie? Wow. O kurde. Ej, ale mi ciarki przeszły. Serio, nie? Nie spodziewałem się akurat tego tutaj. Okej, znowu ciekawostka. Mamy tutaj, słuchajcie, dispenser. Mamy emeraldy, diamenty, szkło, redstone. No generalnie dużo przedmiotów, jak widzicie. I Steve tutaj buduje jakby klatkę. Okej, ja chyba wiem, o co tutaj będzie chodzić, ale zaraz wam powiem, jeżeli rzeczywiście zgadnę. A wydaje mi się, że właśnie te wszystkie diamenty, znaczy te wszystkie surowce po prostu wyfruną do góry. Czy miałem rację? Uwaga, zaraz się dowiemy. Pierw Steve to musi aktywować i pyk, pyk, pyk. Tak, miałem rację, to wszystko wyfruwa na górę. Ale teraz pytanie, czy przez wszystkie bloki tak by się wydarzyło, czy tylko przez szkło? Wydaje mi się, że to właśnie jest zasługa szkła. Ale tak czy siak, mega spoko do jakichś escape'ów. Dobra, mamy kolejną tutaj skrzyneczkę, w której mamy, słuchajcie, blok miodu, blok slajma oraz łódeczkę. No dobra, okej. Okay. Jest tutaj elegancko rozstawiane, jak sami widzicie. I tutaj będzie chyba porównanie jakieś, na czym skacze łódka lepiej? Czy mam rację, czy nie? Dobra, zaraz się przekonamy. Steve wpisuje sobie tutaj game mode 0, okej. Okay. I teraz wchodzi sobie na łódeczkę, która jest na miodzie i totalnie nic się nie dzieje. Totalnie 0, okej. Okay. Teraz wchodzi na łódeczkę, która jest na slajmie i patrzcie to! Ale wy
frunął do góry. No, to jest jakby... Ja o tym wiedziałem. Nie wiem, czy wy wiedzieliście, ale tak na wersji bedrockowej działa slime block wraz z łódką. Na wersji javowej chyba, z tego co kojarzę, to tak nie zadziała. No tak czy siak, spoko, ciekawostka. Okej, co tutaj tym razem się ciekawego dowiemy? Mamy, słuchajcie, wszystkie bloki potrzebne do zrobienia portalu do endu. Ewidentnie ten portal do endu chce tutaj zrobić, a przy okazji chyba będzie robił farmę. Tak, przy okazji robi farmę. Sieje sobie tutaj marcheweczki elegancko. No dobra, aha, a tutaj w środku, boże, no dobra, wszystko wyrasta na maksa. I pewnie jak odpali ten portal, znając życie, to wszystko będzie lewitować. Miałem rację? Tak. Właśnie w tym momencie mamy, słuchajcie, lewitującą farmę w Minecraft. No, kto by się spodziewał? Ej, ale to mocno wygląda w ogóle, nie? Lewitujące marchewki człowieku w Minecraft. Pa, i możemy sobie je, możemy sprawdzić teksturę marchewek od spodu. No, nigdy czegoś takiego nie widziałem, więc spoko, ciekawostka. Tylko będzie działać tylko na game modzie, nie? Oho, znowu seed. Zarąbiście, płaka mnie tutaj fajnego seeda, którego jeszcze nigdy nie widziałem. Macie tutaj numerki, jakbyście chcieli sobie wkleić u siebie. No a Steve właśnie pojawił się na świecie i z tego co widzę... Ulala, okej, zrespił się na szczycie góry, gdzie jest wieża pillagerów. To taka długa wieża pillagerów. Zaraz pod nią, jak możecie zauważyć, jest iglo, w którym jest, słuchajcie, już widzę skrzynka oraz zamknięty villager, którego można, słuchajcie, uzdrowić. Yo, mega mocno. O, właśnie o tym mówiłem. Czy coś jeszcze tutaj jest? Tak, jest tutaj wioska. Ej, patrzcie, trzy struktury dosłownie w jednym miejscu. Ej, mega sztos. Czy coś jeszcze tutaj będzie, co nas zaskoczy? Nie, ale to i tak jest wystarczająco dużo na dobry start na świecie w Minecraft. Serio. Okej, co my tutaj mamy? Lego w Minecraft. W sensie prawdziwy ludek z Lego w świecie Minecrafta. No dobra, okej. Co jest? Ej, on coś tutaj składa. Wow, i pojawiła się Alek. Okej, czyli jest ich teraz dwoje. O, świetnie, super. Mamy, słuchajcie, dwie postaci z Lego w grze. Okej. No ale dobra, teraz przyszedł czas może na jakąś garść ciekawostek. Tak, z tego co widzę, tak. Mamy tutaj trzy bloki, czyli blok miodu, cobblestone'owe schody oraz sam w sobie cobblestone. I co tutaj ciekawego powstanie? Czy to będą jakieś lepkie schody? Chyba tak. Dobra, są schody w górę i teraz jest tutaj dawany miód. Okej, dobra. I teraz na survivalu dowiemy się, o co tu chodzi. Yo, ej, można się poczuć jak Spider-Man chodząc po ścianach. Patrzcie to. I to zadziała nam normalnie na wersji javowej. Ej, mega spoko. W sensie serio, pa to. Ej, chyba o tym nie wiedziałem, że coś takiego da się zrobić. Oho, mamy tutaj, słuchajcie, wiaderko śniegiem i to realistycznym śniegiem. Steve za pomocą łopaty teraz to rozwali. Dobrze myślę? Tak. I ten śnieg się rozkulkował? Czy można tak powiedzieć? Nie wiem, to wygląda trochę jak styropian. Wow, ale pozyskał z tego śnieżki. Czy śnieżki będą realistyczne? Są realistyczne, patrzcie to. Wow, mamy realistycznego villagera, który właśnie dostał śnieżką na łeb. Ej, co jest? Okej, czy on ulepi teraz bałwana na przykład? Patrzcie, położył tą kulę, czy jak ją, będzie mógł ją teraz przesunąć, czy coś? Pa, tak, przesuwa ją, ale czy ulepi z tego bałwana? Yo, on to naprawdę zrobi. Albo i nie, że po prostu będzie ogromna kula śniegu. Tak, to będzie ogromna kula śniegu. To było mocne. O, znowu mamy seed. I love you. O, super. Jeżeli wy też, to zostawcie łapkę w górę. Macie tutaj seed. Sprawdźmy, co na tym świecie się teraz ciekawego pojawi. No, ewidentnie jesteśmy w jakimś lesie. Steve się gdzieś tepa na jakieś kordy. Jeżeli chcecie być w tym samym miejscu, to tepnijcie się na te same kordy, co on. Pojawił się właśnie w tym miejscu. I co my tutaj mamy? Aha, mam kawałek biomu zimowego na plainsach. O, lol. Ej, dobra, to jest niezły bug. Serio, niezły bug generatora świata w Minecraft. Bo, no, czegoś takiego dawno nie widziałem. Teraz wpisuję sobie weather rain, żeby zaczął padać deszcz i tutaj pada śnieg. No tak, no bo jest na biomie jakby zimowym, ale czekajcie, bo pada i deszcz i śnieg. To jest zaskakujące. W sensie, serio, co jest? Wow, i te drzewo zmieniło kolor w połowie, pa to. Tak, bo na bedrocku to tak jest. Oho, dobra, mamy tutaj jakieś pistołny. Co my tutaj, czyżby to był jakiś blok obsydianu, tylko że realistyczny? Ej, nie wiem, ciężko powiedzieć, co to jest za blok, ale ewidentnie będzie tutaj coś robione z pistołnami. Dobra, jest blok lawy, okej, i ona się nie wylewa. I co, i tutaj będzie też blok wody, która też się nie rozlewa. Ciekawe. Tutaj mamy blok mleka. No, no dobra, okej, powiedzmy, że tak się naprawdę da zrobić. Co, on pociągnie za jedną dźwignię i to się połączy w jeden blok? Co to takiego będzie? Wow, tęczowy blok w Minecraft. Czy wy to widzicie? Ale patrzcie, jaki rainbow. O, człowieku, ej, mega kozacko to wygląda, serio. Oho, tutaj teraz mamy coś budowane.
No dobra, czyżby to była, słuchajcie, farma Coco Beans, czy coś takiego? Mamy tu pistołna, okej, dobra. Ten pistoł jest aktywowany tą dźwignią, fajnie. I tutaj teraz mamy Coco Beans, okej. No i wiadomo, za pomocą pistołna Coco Beans się rozwali, tak? Nie, ono się przesuwa? Ej, co? Dobra, tego się nie spodziewałem, byłem prawie pewny w 100%, że Coco Beans się po prostu rozwali, a ono się przesuwa. Ej, dobra, to nie ma sensu. Zresztą to mega dziwnie wygląda, jak to się przesuwa. Czy wy to widzicie? I wytyfy! Czy ktoś z was o tym wiedział? Bo ja na przykład totalnie nie i no mocny błąd Minecraft, co by nie gadać. A co się wydarzy, jak zabraknie drzewa? Czy to będzie... A, i wtedy się dopiero rozwala. I to ma to jakiś sens w sumie. Ej, dobra, ludzik z Robloxa w Minecraft. Tego jeszcze nie było. Znaczy, jakbyście oglądali mój kanał, to jest możliwe, bo u mnie się pojawiały takie rzeczy. Ale co jest? On mu walnął z bazuki, z jakiegoś gnata. Co jest? Ej, gdzie on wskoczył? On wskoczył do mleka? Tak, on wskoczył do mleka i sobie pływa teraz w mleku. Co jest? Co ty się dzieje w ogóle? Wytyfy. Dobra, to nie jest normalne, chciałbym tylko powiedzieć. Oho, jesteśmy w Stormholdzie i jest tutaj skrzyneczka i mamy, słuchajcie, mieczyk oraz żelazne buciki. O, i mamy portal do Endu. Zarąbiście, dobra. W takim razie będzie tutaj odpalany ten portalik elegancko. Ale czy będziemy wchodzić do Endu? Zaraz się okaże. Czy ten portal właśnie się odpalił obok? Czemu się nie odpalił na środku, tylko obok? Okej, to jest naprawdę mega dziwne. Oho, kolejna skrzynka. Co w niej będzie? Mamy tutaj, słuchajcie, obserwer, mamy lepki piston oraz mamy, jak możecie zauważyć, deseczki. Dobra, to jest zbagowane i to jest już, słuchajcie, jakby okej, w kółko to samo. Czekaj, czy to go właśnie przed chwilą jak to się stało, że tam były dwa pistony? Czy on tam położył pistona i ja nie zauważyłem, czy co? Co jest? Ej, dobra, nie gadaj, że tu jest lewitujący piston. Przecież to nie ma sensu, on rozwalił ten piston. To nie powinno w ogóle działać. Co to było? Ej, dobra, to jest za mocne, ten piston cały czas działa, słyszycie go? Wytyfy! Ej, dobra, to jest za mocne, autentycznie, nie? Pa! Yo, co jest? Ej, dobra, serio za mocne. Oho, mamy kuraki. I co on zrobi ciekawego z tymi kurakami? Bo on ma enderperłę. Czekajcie, bo on rzuci tą enderperłę w jajko. Czy on się właśnie przeteleportował do jajka? Nie, no nie gadaj, nie gadaj. On się naprawdę przeteleportował do jajka i tutaj jest... O nie, co ja oglądam? Co ja oglądam? To jest za mocne. O, znowu będziemy mieli, słuchajcie, tutaj budowany portal do Endu. Ewidentnie, więc jak możecie zauważyć, ziomeczek sobie po prostu rozstawia te endframe'y i to wszystko pewnie zaraz zasili, ale przed tym daje piasek i na piasek daje wyschnięte, słuchajcie, sadzonki drzew. I to teraz odpali portal, dzięki czemu to będzie lewitować. Wiadomo, ja nie wiem, czy to nie działa tak, że co byście nie położyli na wersji bedrockowej odpalając portal do Endu, to to by po prostu lewitowało. Jak sami zresztą widzicie. Za mocne, serio. Mamy tutaj seed, tym razem na wersji javowej, więc no jestem ciekawy, co tutaj ciekawego zobaczymy. Okej, czy my się zrespiliśmy właśnie na pojedynczym bloku, gdzie mamy dwa melony i bambusa? Nie, no nie gada. Naprawdę? Naprawdę my się pojawiliśmy na takim świecie, czy wy to widzicie? To jest porąbane, autentycznie. To życzę powodzenia, żeby cokolwiek tu zrobić. W sensie serio, bo z bambusów chyba da się zrobić łódkę. Ale no, nadal nie mielibyśmy craftingu, więc delikatna misja. Oho, dobra, jest kopany tutaj cobblestone. Ale po co ten cobblestone jest tutaj zbierany? Zaraz się pewnie dowiemy. No, jak na razie Steve coś z niego buduje. Gadaj, że to będzie portal. Serio, on zrobi portal? Okej, on zrobił portal. Czy on go odpali? Tak, on go odpali. Okej, mamy, słuchajcie, portal zrobiony z cobblestone'a. Jest cały szary, to jest zastanawiające. No ale dobra, okej, wskoczy do niego i to będzie w tym świecie. Wow. Okej, pojawiliśmy się w jakimś jakby labiryncie, tunelu. Kurde, widzieliście, co tam było? To było jakieś mocne, serio. A więc słuchajcie, w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, strzelajcie łapy w górę, subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco. No i ja byłem Marcin, widzimy się już jutro, bo filmy są codziennie. Trzymajcie się, mordeczki, na razie i elo.